składzie PGE Skry w porównaniu z pierwszym meczem nastąpiła jedna zmiana. W pierwszej szóstce wyszedł Samuel Tuja, który zastąpił Stefana Antigę. Politechnika Warszawska miała swoją szansę w pierwszej odsłonie spotkania, ale gdy na zagrywkę wszedł Mariusz Wlazły, losy meczu odwróciły się. Podopieczni Miguela Falaski wygrali, tym razem bez straty seta. Dzisiaj ten pierwszy set był tak naprawdę najtrudniejszy. Tutaj po dwóch przerwach trenera Bednaruka Mariusz poszedł, po prostu zaryzykował dwa takie strzały, że myślę, że mało kto by to przyjął. I później od tamtego momentu już, od tego jak Mariusz nas wyratował w pierwszym secie, grało nam się dużo lepiej. W zagrywce to Mariusz poszalał i zasłużenie MVP. Bardzo mocno zagrywał w boisko, kilka asów naprawdę takich piekielnych, że nam przeciwnicy rozkładali ręce, tak? Więc tutaj Mariusz nam brylował w tym elemencie i to on pewnie podciągnął te statystyki. Ja myślę, że całe spotkanie ustawił ten pierwszy set. No, gdyby Politechnika postawiła kropkę na D w tym pierwszym secie, to spotkanie mogłoby wyglądać troszkę inaczej. Na szczęście my mamy Mariusza, który bierze odpowiedzialność w takich trudnych momentach na siebie i nawet jakieś podwójne czasy trenera Bednaruka go nie wyprowadzają z równowagi czy z rytmu i robił punkty w tej końcówce zagrywką i to nam ustawiło tego seta i ten mecz tak naprawdę, bo później w kolejnych dwóch setach też wyśmienicie zagrywał i od razu cała drużyna poszła za nim i też dużo lepiej graliśmy we wszystkich elementach. Dlatego ten mecz się skończył troszkę wcześniej niż ten wczorajszy. Mieliśmy rano odprawę taktyczną, pogadaliśmy sobie trochę o tym wczorajszym meczu i powiedzieliśmy sobie, co musimy zmienić, żeby to spotkanie wyglądało inaczej i żebyśmy grali lepiej. I widać było, że dzisiaj podeszliśmy dużo bardziej skoncentrowani i zmobilizowani do tego spotkania niż wczoraj i to cieszy i to zaprocentowało, dlatego cieszymy się, bo wykonaliśmy 2/3 planu, który sobie założyliśmy na tę pierwszą rundę playoffów. W rywalizacji do 3 zwycięstw bełchatowianom brakuje już tylko jednej wygranej. Trzeci mecz odbędzie się 24 marca w Warszawie.